Minęła 7:30 rano. Wszędzie szron, szyby w aucie zamarznięte. Widzicie to? Zna ktoś nazwę tego grzyba? Jadę do lasu, tam się przywitamy. Więc na razie. Drodzy, zobaczcie, co mam na szybach. To jest od środka pokazane. Wszystkie szyby dookoła zamarznięte. Tu zaczyna już mi odmarzać. Mamy 1,5 stopnia. 7:42. Myślę, że koło 8 będę w miejscu, do którego zmierzam. Co roku jeżdżę, jak jest szron już. Nie zbieram wtedy, jakby to powiedzieć, świeżych grzybów, ale coś tam zawsze jeszcze będzie. Jadę za autostradę, tam gdzie nie chodziłem. Myślę, że do 12 sobie połażę, ale słońce na horyzoncie, więc może być ocieplenie później. Także zobaczymy, co dzisiejszy dzień pokaże. No, jestem już po drugiej stronie autostrady. Tam jest miejscowość dobra za autostradą. I idąc w prawo, czyli tutaj, dojdziemy do Krępnicy, a idąc w lewo tam, dojdziemy do Świętoszowa, Kliczkowa. Także zobaczymy, co te zimno pokaże. Na pewno nie będą to świeże grzyby, tylko te, które wyrosły w październiku, jeśli w ogóle będą. Będą to niezebrane, pominięte. Jeśli znajdę takie miejsca, będę starał się unikać wysokich traw, bo jest mróz. -1,5 pokazywało. Może jakieś mrożonki nakręcimy w lesie, tak jak co roku to robię. W tym roku wyjątkowo szybko. Mamy 3 listopada. Wyjątkowo szybko przyszedł ten przymrozek, -1,5 stopnia w tej chwili mamy, a tam dochodzi 8 godzina. No także zapraszam do oglądania, może coś jeszcze las zaoferuje. Zimno w ręce, nie wziąłem rękawiczek, no myślę, że się ociepli, bo słoneczko już tam na horyzoncie. Mam pierwszego pominiętego, zamarzniętego grzyba. Maślak pstry, zmarznięty na kości, jakby wyciągnięty z zamrażarki. Już go tutaj wyrywam. Biorę, co jest dzisiaj. Także pierwszy grzybek jest. Sarniaczki zamarznięte. Żona mówiła, że jak zrobię tą zupę, te flaczki, to mogę takie ładniejsze 2 egzemplarze przynieść. Ale na razie to nie są te sztuki. Może coś znajdę ładniejszego. Coś tam w młodniku napotkałem. Maślak pstry. Też zamarznięty, jedna sztuka. Tutaj druga sztuka, ale one są za duże. Całkowicie, dosłownie jak zamrażarki. Tak kręciłem w zeszłych latach filmy. Kiedy na podgrzybkach był szron, może uda mi się w tym roku też tak pokazać. Ale nawet gdyby ktoś chciał jeszcze pojeść, to obiad z tych dwóch by zrobił. Bardzo jest zimno, ale wytrzymuję. I znowu napotkałem zamarzniętego totalnie maślaka. Ładnie się ułamał. Biorę, może coś nazbieram. Desperacja, nie? Ale myślę, że znajdę coś jeszcze. Wszędzie pokopane grzyby, zwłaszcza te sarniaki, poprzewracane do góry nogami. No, niepoprawnie się ci grzybiarze zachowują. Spójrzcie. Stary prawdziwek, zostawiony przez kogoś. Oczywiście robaczywy. Tu ślad po nodze. Ale widać, że całkiem niedawno on tutaj jeszcze stał. Także jest szansa, że coś znajdziemy. Taki
mamy młodniczek w środku między dwoma lasami i zobaczcie jaki gigant mi się pokazał. Pozwolę sobie go wyrwać, bo jest cały zamarznięty, ale jest cały, nie jest robaczywy, wygląda na zdrowy. Zaraz go sprawdzę, ale strasznie wielki, niech sobie tutaj jednak zostanie. Czyli są zamarznięte borowiki, oby tylko były młodsze. O, taki zamarznięty borowik. O, zobaczcie jeszcze raz, tu jest ten. A tu coś świeższego znalazłem, trochę dalej. Oczywiście też cały zamarznięty, bo wszędzie szron. Ale pozwolę sobie go ładnie wyciągnąć. Oczywiście zjedzony, objedzony i zmarznięty na kość. Bierzemy go. Ciągle w tym samym miejscu. Chyba zostawię sobie koszyczek tutaj. I spójrzcie, mam kolejnego totalnie zamarzniętego borowika. Ale ten jest taki bardzo ładniejszy. Zobaczymy, co z niego będzie. Zostawię tutaj koszyk i pokołuję tutaj po tym młodniku. Może coś jeszcze tu wyhaczymy. Tamten borowik niestety wizualnie był ładny, ale przesitowany przez robale, więc został na miejscu. A tutaj przepotężny sarniak, chyba największy jaki widziałem. Zobaczcie. No strasznie duży, normalnie gigant. No nie oczekiwałem, że będę kosił dzisiaj grzyby, ale tu jest droga, takie skrzyżowanko i nikt tędy dawno nie przechodził, bo zapleśniały borowik sobie tutaj między liśćmi leży. W drodze do innego lasu chodzę takimi zygzakami. Napotkałem podgrzybka, ścierpnięty cały. Zobaczymy, co z niego będzie. Powiem wam, drodzy, że bardzo przyjemnie się mi już chodzi. Nawet mi się ciepło zrobiło. I tu znowu jeden z zapomnianych grzybków. Oczywiście zupełnie się nie nadający. Sobie tutaj jako atrapka robił. No ale widać, że pominięte prawdziwki jeszcze są. Gdyby człowiek musiał o tej porze przeżyć w lesie, to jeszcze takie duże sitarze zamarznięte można by było zjeść, ale ogólnie to już coraz mniej wszystkiego. Totalna po prostu nędza. Przymierzam najróżniejsze możliwe kombinacje w lesie zygzakami. No i to, co widzieliście do tej pory, to upolowałem. No, przechodzę przez drogę na drugą stronę lasu i oczywiście w rowie kilka maślaków. Chyba dwa wytnę stąd. Skórkę i tak się obiera. A spusto nie będę wracał do domu. Znowu jakiś młodnik. Może tutaj wejdę. W razie gdybym miał za dużo grzybów, to transport kołowy tu koło drzewa już czeka. Nie wiem kto, jak i po co tutaj wjechał. No ale jest. Młodniki już obeszłem. Tak wyglądają opieńki. Wszystko dosłownie pozamarzane. Kolorystyka tylko bardzo ładna. Tu kolejne. A jeszcze tutaj są. Szłoby to zbierać, ale nie chce mi się dzisiaj. Lecę tam. Doszedłem do tego młodnika, który widzieliście tam na horyzoncie. Spodziewałem się czerwonych kozaków. A tutaj o, pominięty borowik.
Może jeszcze się coś tutaj znajdzie, ale bardziej liczyłem na czerwone kozaki. Dużo brzuzek, także powinny być. No, tak jak mówiłem, na survivalu od biedy jeszcze są kanie. Niewielkie, ale szłoby je zjeść. Zastanawiam się, jak daleko muszę iść, gdzie nikt podczas sezonu nie dotarł do tych miejsc. Ile tam trzeba iść w głąb tego lasu? A las jest naprawdę duży. Zobaczcie, drodzy, po wycince lasu pierwsza tutaj odradza się jagoda. Także ekosystem się od nowa odradza. Drzewek tu jeszcze nie widzę, jakieś samosiejki. Ale tak to wygląda. Zobaczcie, próbowałem przeciąć, ale niestety wygląda jak zamrażarki kozaczek. Co mogę dodać? No powoli wracam do domu. Powiem szczerze, sezon według mojej oceny ja uznaję za zamknięty. Prawdopodobnie to będzie ostatni dzisiaj film. Jeśli wyruszę jeszcze w tym roku, to już bez torby, tylko tak na spacer, może coś tam jeszcze pokażę. Nie byłem na Krępnicy dawno, tam się ładnie spaceruje. Także może tam w jakąś sobotę, niedzielę zawitam, nawet jakby śnieg spadł. A na razie, no mówię, no jeszcze tutaj co nieco. Większość grzybów, które dzisiaj zebrałem, były przesitowane, robaczywe, więc zostały w lesie. Także traktuję już to jako taki spacerek. No i zimno już mi minęło, także nie było aż tak tragicznie, jak myślałem. No ale mówię, ten grzyb jeszcze cały zamarznięty. Zrobię jeszcze takie koło i wracam w kierunku autostrady do samochodu. Także jeszcze może coś będzie, to pokażę. No zobaczcie, udało mi się znaleźć kozią brodę. Siedziuń sosnowy, jak to mówią fachowo. No i będzie śniadanie dzisiaj. Sobie sam to usmażę. 10:10 minęła. No i wracam już w kierunku samochodu do autostrady. I napotkałem bodajże borowika całkowicie zamarzniętego. Zaraz go tutaj zobaczę. Wszystkie były robaczywe dzisiaj. No i ten także, więc zobaczcie, mimo że kapelusz jeszcze taki w miarę wyglądał ładny, to też się nie będzie nadawał. Więc w te zimno wszystkie grzyby w większości dzisiaj były robaczywe. W drodze do samochodu, tu za siateczką, napotkałem drzewa przeznaczone do ścięcia. To jest taka pomarańczowa kreska. I większość tutaj drzew, widzę, że buki, duże, małe, wszelakie, wszystko pozaznaczane. Jak nie spojrzę aż tam, nawet po tej stronie, głównie widzę liściaste drzewa, tną. Też takie starsze, sfatygowane. No ale widać, że zapotrzebowanie mają. A tutaj taki bardzo ciekawy widok. Dlaczego? Bo to jest dębowy lasek. Czasami jakieś iglaki też tutaj się trafiają, ale głównie widzę same dęby. No i tego się w lasach nie spotyka tak dużo, żeby one już były takiej, powiedzmy, średniej wielkości. I aż mnie ciekawi, czy w szczycie sezonu, czy były tutaj prawdziwki. No, one są specyficzne, takie grubiutkie. Aż mnie ciekawi, bo tutaj nigdy nie byłem. W ogóle dzisiaj zwiedzałem miejsca praktycznie 90% w miejscach, gdzie w ogóle nigdy nie byłem. Także wracam już do auta i powoli jedziemy do domu.
No już jestem blisko samochodu. Znalazłem taką mapę i patrzę, gdzie my się znajdujemy. Dobra, jest. Tu jest autostrada A4. No i trudno mi tutaj za dobrą, na pewno gdzieś tutaj. Ale mapa musi być bardzo stara. Tu patrzę, miejscowość jeszcze jest Godnów. To już nie istnieje, to już należy pod Kruszyn razem. Musi to być bardzo stare. Nawet nie wiem dokładnie, kiedy to wydano. Chociaż już są te. Tutaj jest oznaczenie e-mailowe, więc aż tak stare nie może być. No ale żeby dać stare miejscowości, właśnie to, Godnów, to już się tak nie nazywa. No ale to jest cały ten okręg tych wszystkich lasów. O, i tu pokazuję strzałką, jesteś tutaj. Aha, czyli Bukowy Las, tak, bo tam był ten domek. No i muszę jeszcze dojść do właśnie do autostrady i jechać do domu. No i czas zakończyć tą nierówną walkę z zimnem. Już w tej chwili jest fajnie, ale ogólnie z tą całą zgnilizną w lesie. O, tutaj byłem parę dni temu. Tam był jeszcze jeden domek, ale wam go nie pokazywałem. Tu jest ten drugi. No i stąd mam 600 metrów, tak jak idę do samochodu. A tu jest ten domek, o którym mówiłem. Taki pusty. Już nie będę wchodził do lasu. Dziękuję za cały sezon. Co bym chciał jeszcze powiedzieć? No na pewno jakieś filmy zmontuję, ale będą to takie najciekawsze kawałki z całego sezonu. Zobaczymy jeszcze, co będzie pokazywane na kanale. Jeśli chodzi o zbiór grzybów, to definitywnie dzisiaj las pokazał, że do zobaczenia, do następnego sezonu. Jeśli jeszcze jacyś, powiedzmy, youtuberzy czy tam zbieracze coś tam będą pokazywali, to znaczy, że mają lepszą pogodę, że gdzieś tam jeszcze coś się pokazuje. No dzisiaj minus półtora, grzyby były pozamarzane w lesie, także nic ciekawego nie było oprócz tych paru, które żeście widzieli na filmie. Nie chcę przynudzać, ale mówię, no to już jest mój ostatni typowy grzybowy wypad do lasu. Jeśli będę teraz szedł, to tylko na spacer, już bez koszyka. No i zobaczymy, co będzie w przyszłym sezonie, ale długo trzeba na to czekać. Ten sezon 2024 rozpoczął się bardzo późno. Możecie to zobaczyć po moich filmach. Rozpoczął się późno, w zasadzie po powodzi. Był wysyp grzybów. Wcześniej odwiedzałem las i było bardzo sucho. Nic tam się nie znajdowało. Było naprawdę beznadziejnie. Później błyskawiczny wysyp grzybów. No i do teraz. No w zasadzie to jest chyba tylko taki był dobry miesiąc tych grzybobrań. Zapraszam do oglądnięcia moich starszych filmów, bo naprawdę, patrząc po ilości wyświetleń, ostatnie filmy bardzo dużo osób obejrzało, a te moje najfajniejsze filmy, naprawdę, tam gdzie te grzyby były praktycznie
koszami wynoszone. Nawet jak z żoną byłem na grzybach, no to 4 wielkie kosze żeśmy nazbierali. Są tam 3 filmy, gdzie w jednym dniu byłem 3 razy na grzybach i zawsze nazbierane ładne, pokazane są ładne prawdziwki z tego sezonu. I jeśli macie ochotę, zimowe wieczory, zaglądajcie jeszcze na te starsze filmy, dokładnie sprzed 3 tygodni. Na moim kanale wyszukać sobie i zajrzeć sobie, jakie grzyby były w tym sezonie. Także miłego oglądania. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, jeśli chcecie. Do niczego oczywiście nie zmuszam. Także miłego wypoczynku i widzimy się w nowym sezonie. A tak jak już przed chwilą mówiłem, na pewno zmontuję jakieś ciekawe filmy z materiałów, które mam zebrane. Takie będą powycinane ciekawostki, najładniejsze grzybki, najciekawsze scenki, najciekawsza ekstaza grzybiarza. Także wypatrujcie tam na kanale, co się będzie pokazywało. Może jeszcze jakieś inne tematy poruszę. Zobaczymy, bo kanał jest, jak to mówią, rozwojowy. Także miłego, do zobaczenia. Na razie.